Cześć, na imię mam Wojtek i witam Was w kolejnym filmie dotyczącym rozwiązań Meanwell. Dziś opowiem o produktach dedykowanych do bezprzerwowych systemów zasilania. No właśnie, bezprzerwowe systemy zasilania. Czy możemy mieć nad nimi większą kontrolę? Zapraszam Was do obejrzenia materiału. Systemy zasilania awaryjnego znane są od wielu lat. Stosuje się je, aby zapewnić zasilanie krytycznych urządzeń na wypadek zaniku napięcia sieciowego. Na rynku dostępnych jest mnóstwo rozwiązań, od klasycznych UPS-ów zapewniających podtrzymanie napięcia sieciowego 230 V, po przemysłowe zasilacze buforowe, które we współpracy z akumulatorami 12, 24 lub 48 V zapewniają energię urządzeniom zasilanym niskim napięciem stałym. Ale to nie wszystko. Jak pewnie zauważyliście, żyjemy w dość niespokojnych czasach. Wizja blackoutu i przerw w dostawie energii elektrycznej sprawia, że pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na stabilne i niezawodne systemy zasilania. Dlatego już nie tylko krytyczne aplikacje, ale również inne ważne instalacje takie jak systemy monitoringu czy komunikacyjne sieci przemysłowe często wyposażane są w bezprzerwowe źródła zasilania. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów zasilaczy buforowych, oferujących podtrzymanie napięcia z zewnętrznego akumulatora. Większość z nich posiada proste i podstawowe funkcje takie jak ładowanie akumulatora, sygnalizacja zaniku napięcia sieciowego, czy też ochronę przed głębokim rozładowaniem. A co w przypadku, gdy chcemy mieć więcej informacji o zasilanym układzie i mieć większą kontrolę nad całym systemem? Z pomocą przychodzi nowa seria DRS, zasilaczy buforowych Meanwell z wbudowanym interfejsem Modbus RTU, umożliwiającym sterowanie i monitorowanie pracy urządzenia. Dostępne są dwa warianty. Pierwszy, o mocy 240 W, oferuje na wyjściu napięcia 12, 24, 36 i 48 V. Natomiast drugi dostarcza moc 480 W z napięciami 24, 36, 48 V. Cztery wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 1 A i dopuszczalnym napięciu 30 V sygnalizują takie parametry pracy jak obecność napięcia sieciowego, prawidłowe napięcie na wyjściu, niski poziom akumulatora i poprawność ładowania. Producent zadbał też o możliwość montażu urządzenia na szynie DIN, chłodzenie w swobodnym obiegu powietrza oraz o szeroki zakres temperatury pracy od minus 30 aż do plus 70 stopni Celsjusza. To wszystko daje dużą swobodę w wyborze miejsca, gdzie możemy taki zasilacz zamontować. Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem i odwrotną polaryzacją baterii zapewnia ochronę zarówno akumulatora, jak i naszego urządzenia. Zasilacze posiadają też możliwość bezpośredniego rozruchu urządzenia z akumulatora. To może być przydatne w przypadku konieczności wymiany akumulatora przy braku napięcia sieciowego. Linia DRS ma wiele możliwości konfiguracji parametrów pracy. Duży prąd ładowania pozwala podłączyć akumulatory o pojemności nawet do 200 Ah. Funkcje ustawiane manualnie, takie jak regulacja prądu ładowania w zakresie 20 do 100%, wybór dwu- lub trzystopniowej krzywej ładowania, czy też predefiniowane napięcia ładowania umożliwiają bezpieczną pracę z różnymi typami akumulatorów. Mogą to być klasyczne akumulatory z płynnym elektrolitem, akumulatory żelowe, AGM, a nawet litowo-jonowe. Brzmi dobrze? No to teraz czas na rewolucję. Prawdziwą nowością w zasilaczach buforowych Meanwell jest zastosowanie protokołu komunikacyjnego Modbus. Dzięki tej funkcjonalności możemy mieć podgląd w czasie rzeczywistym na takie parametry pracy jak wartość napięcia sieciowego, wartość napięcia i prądu wyjściowego, wartość napięcia i prądu ładowania akumulatora, a także wartość temperatury pracy urządzenia i temperatury otoczenia. Dodatkowo możemy również zliczać czas pracy na zasilaniu z baterii. A poza tym dostaniemy wiele innych informacji dotyczących stanu pracy zasilacza. Co ważne, za pomocą protokołu Modbus możemy również ustawiać precyzyjnie krzywą ładowania akumulatora. Robimy to definiując wartość napięcia i prądu dla danego etapu ładowania. A podłączając zewnętrzny termistor, możemy uwzględnić kompensację termiczną. Takie rozwiązanie pozwala optymalnie dobrać parametry pracy akumulatora i maksymalnie wydłużyć jego żywotność. To tyle w teorii, a teraz czas na praktykę. Korzystając z urządzeń dostępnych w ofercie Elmark Automatica, zmontowałem układ bezprzerwowego zasilania składający się z zasilacza buforowego Meanwell DRS24012, sterownika PLC firmy Unitronics oraz media konwertera MOXa, zamieniającego protokół Modbus RTU na Modbus TCP. Wszystkie urządzenia podłączyłem do zasilacza, który współpracuje z akumulatorem żelowym. Na sterowniku widzimy wybrane parametry pracy zasilacza, takie jak napięcie sieciowe, napięcie i prąd wyjściowy zasilacza, stan pracy oraz poziom naładowania akumulatora.
Jeśli z jakiegoś powodu zniknie nam napięcie sieciowe, to cały układ automatycznie przełączy się na pracę z akumulatora. Oczywiście będziemy o tym wiedzieć, bo odpowiedni stan pracy sygnalizowany jest na wyświetlaczu sterownika. Kiedy napięcie wróci, układ znów przełączy się na poprzedni tryb pracy, a przy okazji rozpocznie się ładowanie akumulatora. Natomiast jeśli podłączymy wszystko do Ethernetu i wykorzystamy chmurę UniCloud od Unitronics, wejdziemy na kolejny poziom pracy. Teraz będziemy mogli zdalnie monitorować parametry pracy zasilacza oraz zbierać i analizować pozyskiwane dane. Możemy też ustawić różne powiadomienia e-mail lub SMS, które będą informować nas o braku napięcia sieciowego lub o braku komunikacji ze sterownikiem. Co najważniejsze, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych mierników napięcia i prądu, ponieważ DERYS łączy w sobie ich funkcję wraz z zbudowanym protokołem Modbus. Wiele takich układów pracuje już u naszych klientów i sprawdza się w rzeczywistych aplikacjach. Jeśli chcecie zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność układów zasilania oraz chcecie mieć większą kontrolę nad pracą systemu zasilania awaryjnego, to zapraszam do zapoznania się z serią zasilaczy DRS. A jeśli macie jakieś pytania, piszcie na zasilacze@elmark.com.pl. Cześć!